Jackie, musimy się schować. Może na górę. Dawaj na górę, dawaj na górę. Ty, nie ma gdzie, nie ma gdzie. Ty, Jackie, do szafy, do szafy. Ty, Jackie, ty. On szafy nie ma. Ty, już tu jadą. To pod łóżko. Jackie, ty się tu nie zmieścisz. No kurwa, no. Jak mówię, padnij tu pan. Gdzie ty to rzucasz? Zgadnij. Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś rzeczy. Tynk. Się odbija? Tynk. Trzy. Dawać. Dwa. Ej, co to kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń mała. Gdzie mi z tą dubeltówką? Wspomniałem pistoletu, został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze. Kaburze! Wywierdalaj mi stąd, dalej już! Co? Kurwa, koleś, wrzuć na luz. Idę, no, idę. Co za gość? Kurwa. Granat! To ty, Iwan? Nie. No dawaj, gnida, pokaż. No już, no... Iwan. Ty się nie nerwuj. Ja wychodził. Lewej widzą państwo budynek. Prawej widzą państwo inny budynek. Tak to jest, jak się człowiek rozgląda za kierownicą. Rata pana wynagrodzenia została wysłana. Ja pierdzielę, jak ja się tu znalazłem. Ja pierdzielę, chciałem jego popchnąć, a nie sam wskoczyć. O nie no. No i... mamy zwis. Co to kuźwa jest? Będę miał koszmary w nocy. Ale zoli. Tato ma spust. Jeszcze jedno proszę. Dzięki, Noa. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowali. To ja może wiadro jej od razu daję. Jak u dentysty. I jeszcze chwilę, wytrzymaj, jeszcze chwilę. Dentystka też tak mówiła do mnie. Zrobione. Mam nadzieję, że nie będę strzelać, bo on i tak ledwie żywy. Uhu, patrzę, nie miałem wejście. Wyłoś, wyłoś! Mówiłem o niestrzelaniu? Tym to się będę woził na dzielnik. Nie, dobra, wysiadam, bo już wstyd, mogę w tym siedzieć. Skoro mam prowadzić, to może weźmiemy mój wóz. Malucha. 126p. Czy ostro go poobija? Spokojna głowa. Nie jeżdżę mydelniczką. Zdziwi się, Kler. Robimy jak zawsze. Nie jeżdżę mydelniczką. To tak jak ten gościu. Sławomir, a na przykład tak. Samochód świadczy trochę o facecie, no, co? Słuchaj, to jest mój konik, jakby. Aha. No, jeżeli chodzi o takie fioły, no to dla mnie jest bardzo ważny samochód. Wiadomo, to odzwierciedla moje wnętrze. Męskość, to, jakim jestem człowiekiem, dokładnie. To musi być taki samochód, którym zaimponuję. Także odłożyłem, kupiłem takie auto. Imponuje ono żonie. Też się mogę pokazać, po prostu podjechać. Jest też użytkowe. Jakie to jest auto? Golf trójka. Panie profesorze, jakie najczęściej kompleksy mają faceci? Jednak trochę stanowi problem. Nie chcę nic mówić, ale on... Nie no!
Okej. Mam granat, mam granat, mam granat. Cholera, tutaj rzuciłem. Chodź tutaj. Nie, na własny granat. Się wpakowałem. Adam w tłoczu próbuje cię zhakować. Zajmę się tym, a ty rób swoje. Jak mam robić w kuźwa swoje? Ona... próbuje mnie dorwać. Kuźwa, no własnym samochodem mnie potrącił. Baranie jeden, jak jeździsz. Szybciej. Dobra, widzisz ten garaż, a tam? Co się gapi? Furgonetka jest w środku. Wchodzisz, zabierasz sprzęt, wychodzisz. Co? Nie ma hamburgerów tutaj w okolicy? Czy co? Sprawdziłeś teren? Ktoś tam w środku jest? Czysto, Vi. Ani żywej duszy. Normalnie wchodzisz jak po swoje. Próbuj. Dlaczego pomalowałeś sobie oczy? Myślałem, że idziemy na akcję razem. A wychodzi na to, że cała robota spada na mnie. Jaka cała? Jaka kurwa cała? Kto będzie stał na czatach? No ja właśnie. Grubego postaw. Się działo, zaraz się dowiesz. Patrz, on nawet biegać nie potrafi. Ty. Robot. Miałeś wyłączyć tę kamerę, głupio. Na pierdziele! Co to było? Mam tu ustawioną walkę. Ty jesteś Cezar? To ja. Najtwardszy zawodnik w Glen. I najgorszy ojciec w Night City. Mikaela, kurwa, kochanie, wiem co robię. Musisz mi... Polski dres. Najpierw wydałeś fortunę na wszczepy, a teraz... Ale w tym wyścigu bardziej liczy się prędkość niż siła ognia. Okej. Okay. Nie może będę być z tym problem, wiesz, Claire. A, masz tu drzazgę. O ja pierdzielę. Chyba nie mamy zbyt dużych szans, wiesz, Claire. Patrz, co tu stoi. Claire, czy ja już mówiłem, że nie jeżdżę mydelniczką? O ja pierdzielę, co ja się wpakowałem. Nie ta droga. No, już go wyprzedziłem, no nie mogę uwierzyć. No to już raczej po ptakach. Najsłodszy człowiek, jakiego znałam. Przyjaźniliśmy się jeszcze przed moją korektą płci. Przyniósł mi żonkilę do szpitala. Na nowy początek, powiedział. Ona była facetem? Długo byliście małżeństwem? Długo byłeś facetem? Din. Będzie szybciej, czy nie? Ja mam dupo, będzie szybciej. O, a nie. Nie wierzę. Nie, no. Kurna, ale szybko. Grysy, wypierdalać. Wypierdalać. Jest. Tak się załatwia sprawy, Glino. Vi, mówiłem ci, że to załatwię. Ja sam się tym zająłem. Jest. Nie ma. Stój, mówię, kuźwa. Co za debil. Prawda, nic nie ma? Dobra, gdzie moja? Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Nie ma nic ważniejszego niż dzieci. Różnie mi się w życiu układało. Popełniałam błędy, ale przynajmniej dzieci mi się udały. No nie powiedziałbym. Jedna jakaś anemiczna, drugi wpierdziela za dwóch. Brakuje tu z nami Randiego. Już niedługo. Bardzo lubi dżambalaję. Mały się zawiesił. Czyli co? Tu? U, kuźwa. Nie żartuj. Naprawdę tutaj?
No dobra, Geronimo. Ja zapiszę lepiej. Geronimo! Kuźwa się od... O kurna! Się szybko rozwaliło. Ale bym się zwindował. Coś przesada. Ja też tak uważam. Głuchy jesteś. Poprosił cię o coś. I to bardzo grzecznie. Pierdol się. To tylko automat. Proszę, zostaw mnie. Zrób to dla siebie. Czy on jest? Czy on jest? No entry? Ja mogę wszędzie. Nawet się dostać pod samochód, jakbym chciał. Rozjść gościa. Przynajmniej będzie się coś działo. Dobra, a co z koncertem? Murek. Czekaj. Weź sama spierdalaj. Co to ma być? Lejesz do butelek? Czy na jego głowę? Nie no. Dobra. Może się popchnę trochę tam. Ups. Tam lej na niego. Trzymaj się, Kelly. Może trochę trząść. To Mr. Brightman. Kurna! Znaleźliśmy go na śmietniku za klinką. Misty, patrz, szczur! Nie on jeden. Jaki kuźwa brzydol. Ten mały mi się nie podoba. To na pewno on. Henryk Sequeira? Dziwnie brzmi. To musi być on. Ty mały. Kto ty jesteś? Polak mały. Dajesz Wayland. Dajesz Crispin? To już nie brzmi dobrze. Dajesz Crispin. Jak ten z kabaretu. O, kuźwa, odleciało do nieba. Do nieba, do piekła. Nie Wayland. Widziałeś ty to? Tak jest. My tu mamy na glasa. Jakby stare kiełbasa. Musi być pierdzielnięcie porządne. Chociaż w sumie. Dostał granatem w klatę i padł zanim wybuchł. Ja pierdzielę.